W ostatnich latach mówi się dużo o sprawach ekologii, jednak za zamkniętymi drzwiami naszych domów rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Niestety toaleta traktowana jest często jako kosz na śmieci. Wyrzucane są tam m.in. pieluchy, podpaski, środki chemiczne, tłuszcze i resztki jedzenia. Stąd też miejskie wodociągi i kanalizacja w Koszalinie biją na alarm w trosce o środowisko. W ostatnim czasie natężył się przypływ na kratach naszych tutaj na oczyszczalni. Tyle elementów, tyle rzeczywiście śmieci, które w ogóle nie powinny się znaleźć w kanalizacji sanitarnej. Podstawiamy kontener za kontenerem, to są już tony, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że musimy taką kampanię przeprowadzić wśród dorosłych i wśród najmłodszych. Przepisy jednoznacznie zabraniają rzucać odpady do sieci kanalizacyjnej. Ilość śmieci jest liczona w tonach, dlatego warto zastanowić się nad swoim postępowaniem już dziś. Zagrożeń z tego względu jest bardzo dużo. Już najbardziej proste to są awarie, które są bardzo częste i trzeba pamiętać, że z powodu naszych złych nawyków ponosimy większe koszty utrzymania sieci sanitarnej. Nie płaci za to prezydent, tylko my z własnej kieszeni solidarnie, dana społeczność w danym mieście. Więc to są wymierne elementy takich naszych zachowań. Wyrzucane resztki żywności sprawiają, że w miastach pojawia się jeszcze więcej szczurów. Dużym zagrożeniem są również oleje i tłuszcze, które pogarszają jakość oczyszczonych ścieków. Tłuszcze są bardzo groźne dla funkcjonowania oczyszczalni, dla różnych elementów instalacji, dla pomp. Skąd one się dostają? No przede wszystkim są to niewykorzystane tłuszcze w naszym gospodarstwie domowym. Czy można w jakiś sposób je usunąć? Nie trzeba wylewać do toalety, nie trzeba ich wylewać przez zlew. Najlepszym sposobem jest usunięcie ich poprzez pręcznik papierowy i wrzucenie do odpadów stałych. Już później nam zostaje tylko do mycia tej patelni. Program edukacyjny skierowany jest do mieszkańców, pracowników instytucji samorządowych Koszalina i okolicznych gmin. W ramach projektu będą również prowadzone spotkania dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców osiedli.